Dzień rozbiórkowy na placu budowy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi. Aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz blog nie tylko dla Mam. To są też dwa podcasty. Zachęcam Was bardzo, bardzo, bardzo do subskrybowania. A dzisiaj słuchajcie, będziemy sobie zaglądać do książki pod tytułem Dzień rozbiórkowy na placu budowy. Ja wiem, że ta seria jest znana, lubiona i kochana, tym bardziej się cieszę, że możemy pozaglądać. Wydawnictwo Nasza Księgarnia wydaje właśnie serię, która zaczęła się od snów kolorowych placobudowy. budowy. Mamy już kolejne tytuły, jest i zimowy, jest i ten nowy, gdzie tam brumka wkracza do akcji. A pomysł polega na tym, że mamy przyjaciół, którzy są maszynami budowlanymi, pracującymi na placu budowy. No, i teraz autorka wymyśliła ten tytuł po to, tutaj ten pierwszy, snów kolorowych Placobudowy, i w ogóle ten temat się tutaj przewija, żeby tak jakby trochę na dobranoc czytać to dzieciom. Natomiast tutaj tyle się dzieje, że ja myślę, że to nie są książki na dobranoc, mimo tego, że, pozwólcie, że zacznę od tyłu. Za każdym razem faktycznie mamy tutaj takie zakończenie, że maszyny po całym fajnym dniu, pracowitym dniu idą spać. To jest Mowanka trudno stwierdzić, skąd ten fenomen i dlaczego tak dużo dzieci na świecie tak pokochało tutaj tych przyjaciół z placu budowy. Ja myślę, że takie maszyny budowlane dla wielu maluchów są po prostu fascynujące i stąd ten pomysł. Muszę też przyznać, że ilustracje w tej części, one są genialne. Ja nie wiem, czy to jest tylko moje odczucie, ale chyba nie, bo nawet ktoś w grupie Aktywne Czytanie też dawał mi znać i ja odpowiadałam, że tak, że zgadzam się, że mam to samo odczucie, że tutaj te ilustracje tym razem są takie, takie głębsze i takie bardziej dynamiczne, jakoś, jakoś tutaj ta perspektywa tak fajnie została ujęta. I pomysł jest taki, znaczy, no, dzień na Placu Budowy jest taki, że jest stary budynek, no i trzeba go rozebrać, i każdy tutaj w tej ekipie, oni wiedzą, co mają robić. I ja wiem, że nie jest to książka edukacyjna, ale uważam, że przesłanie, takie pokazanie dzieciom, że jeżeli jest coś dużego do zrobienia, a rozbiórka budynku to jest duże wyzwanie, każdy ma swoje przydzielone zadanie według swoich predyspozycji. I na przykład Brumka, która jest mała i która nadaje się do przewożenia mniejszych rzeczy i wciśnie się tam, gdzie duże maszyny nie mogą się wcisnąć, doskonale zna swoje zadanie. O, tutaj właśnie Brumka wkroczyła do akcji, ale to już jest później, no bo najpierw do rozbiórki zabrały się te większe maszyny. I zmierzam do tego, że każdy zna swoją rolę i to jest fajnie pokazać dzieciom, że jak jest jakieś duże zadanie, cel do osiągnięcia, każdy się skupi na tym, co potrafi najlepiej i na swoim zadaniu, to łatwiej nam to wszystko pójdzie, bo współpracujemy. Fajny przekaz, zresztą on jest w każdej części, nie tylko w tej. Drugą taką informacją jest to, że nie rozwalamy tego budynku ani dla przyjemności, ani dla samego huku, ani frajdy z rozwalania, tylko jest taka konieczność, ale też materiały, które nadają się do ponownego użycia, one idą do recyklingu, więc i segregujemy, i sprzątamy po sobie. Też takie tutaj dodatkowe przesłanie, że no ja wiem, że maszyny tutaj się nie bawią, tylko są w pracy, ale po całym dniu pracy i fajnej zabawy trzeba posprzątać. Dopiero wtedy, jak już słońce zachodzi, faktycznie się wyciszamy i maszyny idą spać. No ale raczej nie jest to książka taka na dobranoc, dobranoc. W każdym razie, najnowsza część, bardzo, ale to bardzo mi się podoba.